286 linii autobusowych z dofinansowaniem. Piotr Harasim w barwach Warmii i Mazur, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry państwu. Panie wojewodo, no kilka tematów dzisiaj poruszymy, ale zacznijmy od przewozów autobusowych. Co słychać w tym temacie? Czy ma pan dobre wieści dla naszych mieszkańców, mieszkańców regionu, którzy na co dzień poruszają się właśnie autobusami czy busikami? Tak, wydaje mi się, że to są bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców naszego regionu, bo widzimy, jak z roku na rok rozwija nam się ten program, jak samorządy coraz chętniej przystępują i powstaje coraz więcej nowych linii autobusowych. Takich właśnie linii, które przez ostatnich już kilkanaście czy nawet więcej lat były likwidowane z tego względu, że stawały się nieopłacalne dla przewoźników, dla samorządów. Program Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych daje szansę, daje możliwość na dofinansowanie tych linii, na zrealizowanie takiej podstawowej potrzeby społecznej, dotarcia do miejsc, w których można różnego rodzaju swoje potrzeby realizować. Łącznie to będzie 286 linii autobusowych z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Część z tych linii to są linie, kontynuacja linii z ubiegłego roku chociażby, no i część to są nowe linie autobusowe, o które wnioskowały samorządy gminne, samorządy powiatowe, także samorząd województwa. W ubiegłym roku kwota dofinansowania, ta kwota jakby jest niezmienna, to jest 3 zł do wozokilometra. I w ubiegłym roku w ten sposób wydatkowaliśmy 33 miliony złotych, prawie 34, a w tym roku to jest prawie 56 milionów złotych, które przekażemy samorządom na zrealizowanie tych linii. W mojej ocenie to jest bardzo dobry wynik, który pozwoli na to, żeby duża część mieszkańców naszego regionu mogła swobodnie korzystać z usług publicznych, mogła korzystać, miała dostęp do transportu publicznego i w ten sposób móc w pełni realizować swoje prawa. Dojazdy do szkoły, prawda? Dzieci bardzo ważny. Dojazdy do szkoły to jest jeszcze inny temat. One się w to oczywiście także wpisują, ale tu gminy mają jakby obowiązek także, nawet jeżeli nie było przewozów autobusowych, to realizować, ale oczywiście to ułatwia, ale dojazdy do lekarza, do gminy nawet, do różnego rodzaju usług publicznych, które nawet do sklepu pojechać do większej miejscowości, często barierą był transport publiczny. Jeżeli ktoś nie miał samochodu, nie miał możliwości skorzystać z takiego transportu publicznego, to zwyczajnie w świecie był ograniczony w swoich takich podstawowych, elementarnych prawach. Panie wojewodo, jak duże potrzeby jeszcze mamy w temacie przewozów w naszym regionie? Te kwestie oceniają przede wszystkim samorządy, bo one decydują, tak? Na jakich liniach ma się pojawić autobus? Tak, to one to oceniają, wybierają operatora, który realizuje te przewozy i mówię, póki co z roku na rok nam się zwiększa ta liczba. My limit środków dla naszego województwa to jest 63 miliony. Z tego limitu w tym roku wykorzystamy prawie 56 milionów, więc jeszcze jakaś rezerwa pozostaje. Natomiast tutaj realnie te potrzeby oceniają samorządowcy i jak mówię, Fundusz Przewozów Autobusowych funkcjonuje od czterech lat i z roku na rok to są skokowe wzrosty zainteresowania i powstawania nowych linii autobusowych. Bo zaczynaliśmy od wykorzystania stu kilku tysięcy złotych, a dzisiaj mamy 56 milionów prawie. Kolejny temat naszej rozmowy, program Maluch Plus, tutaj zapowiedziane są zmiany. Tak. Jakie, panie wojewodo? Tak, tu są, to przede wszystkim wynika z potrzeby bardzo wzmożonych działań, jeśli chodzi o zapewnienie dzieciom od pierwszego do trzeciego roku życia możliwości skorzystania z takiej opieki instytucjonalnej,
ale no to przede wszystkim jest wsparcie dla ich rodziców, którzy z jednej strony chcemy poprawiać sytuację demograficzną i wynika to ze strategii demograficznej naszego państwa, która mówi o no jakby potrzebie, bardzo mocnej potrzebie wzrostu dzietności w naszym społeczeństwie, ale chcemy dać szansę i dać możliwość rodzicom, żeby obok tego mieli możliwość także zapewnienia opieki swoim dzieciom i celem jest, aby w każdej gminie powstał czy to klub Malucha, czy taki żłobek właśnie dofinansowany z programu Maluch Plus i stąd zwiększenie bardzo mocne środków na ten program do 5,5 miliarda na najbliższe 3 lata. Wydłużenie także tego czasu funkcjonowania, bo do tej pory też było tak, że co roku trzeba było składać wnioski i pozyskiwać środki i utrzymywać miejsca w żłobkach. Teraz wydłuża się to ten program do 3 lat i w tej perspektywie mamy 55,5 miliarda złotych w skali kraju na to i jeszcze sposób rozdzielenia tych środków będzie inny, bo do tej pory było to trochę tak konkursowo, były składane wnioski i czy albo kto pierwszy, ten lepszy. Teraz będzie tak, że środki zostaną zgodnie z algorytmem pewnym rozdzielone i każda gmina będzie miała do dyspozycji określoną pulę środków, które będzie mogła wykorzystać właśnie na realizację tego programu, więc mam nadzieję, że dzięki temu uda się zrealizować ten cel właśnie, żeby każda gmina dysponowała takimi miejscami i stąd apel także do samorządów, żeby się bardzo mocno w to zaangażowały. W tej chwili trwają prace, konsultacje społeczne tych zmian, które mam nadzieję w niedługim czasie wejdą w życie i pozwolą no, zrealizować te cele, które Ministerstwo Rodziny, które rząd sobie stawia. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, był Państwa i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.